Chcę przygotować gotowy projekt do wydrukowania. O czym muszę pamiętać, przesyłając go do Was? No i to jest dobre pytanie, bo bardzo często nas o to pytacie i często są nieporozumienia. A więc tak, zalecamy projekt w formie, zalecamy. Musi być projekt w formie elektronicznej. Najlepiej w formacie JPG. I teraz tak, powinien być w proporcjach 1 do 1, czyli jak ma być wydrukowany prostokątny, to proporcje mają być prostokątne, a nie kwadratowe, żebyśmy to naciągali. Tak to się nie robi. Proporcje muszą być zachowane. Rozdzielczość minimalna 150 dpi. No tu nie wytłumaczę Wam w tym momencie, jak ustawić 150 dpi w programie, w którym pracujecie. Jeśli nie wiecie, jak ustawić minimum 150 dpi, to wyślijcie największy możliwy plik, jaki macie. My sobie już to pomniejszymy. Kolorystyka RGB, czyli nie kombinujcie, nie zamieniajcie na cmyka, nie cudujcie. Tak jak zrobiliście, tak to wyślijcie. RGB wychodzi dużo intensywniej w nasyceniu niż pliki z cmyka, więc jeśli wyślecie RGB, jest większa szansa, że kolory będą bardziej żywe. I teraz ważne, nie wolno dodawać żadnych spadów, znaczników cięcia, nadlewów i innych tego typu dekoracji. Tym się zajmuje drukarka. Wy wysyłacie goły plik i bez żadnych nadlewów. My nie ścinamy, tak jak przy offsetie, fragmentów baneru. On jest robiony dokładnie na styk. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, po prostu zapytaj. Zadaj zapytanie do drukarni, zadzwoń, wszystko wyjaśnimy. Nie ma żadnego problemu, to jest całkowicie bezpłatne i robimy to z przyjemnością, bo to oszczędzi pracy i tobie, i mi.